szukasz dobrej oferty hipotecznej? Zapraszamy do biur Polskiej Credit Union. Jeżeli nie masz czasu, to zadzwoń i skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Po szczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Celebrity Symphony Orchestra i maestro Andrzej Rozbicki zapraszają na galowy koncert 150-lecia Kanady w sobotę 29 kwietnia w Toronto z udziałem chóru, baletu oraz rewelacyjnych polskich i kanadyjskich solistów. Wystąpią tenor Krystian Adam Krzeszowiak, Anna Lasota, Artur Wachnik, Stanisław Witort, Martina Luis Ortiz i Viva Trio. W programie tego nadzwyczajnego koncertu przeboje polskie i kanadyjskie. Informacje i bilety na podanej stronie internetowej oraz w biurach firm Piast, Pegas, Polimex i Husarz. Weź nową pożyczkę hipoteczną lub przenieś do naszej Credit Union i otrzymasz $750 na konto. Dodatkowo opłacimy koszty transferu. Szczegółowe informacje w oddziałach. Siódmego kwietnia, z okazji przypadającej wkrótce 150. rocznicy Kanady, na Uniwersytecie w Windsor uroczyście otwarto wystawę, której tematem były wkład Polaków w życie społeczne Kanady, wdzięczność, jaką Polacy odczuwają wobec Kanady oraz wkład Polaków w dzieje świata. Ta wyjątkowa ekspozycja, przygotowana przez Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Biznesmenów i Profesjonalistów w Windsor, została odnotowana także na forum Parlamentu Ontaryjskiego. Oto wypowiedź posłanki okręgu Windsor West, Lisy Grecki. Thank you, Speaker. Last week I had the pleasure of attending the opening of a new exhibit dedicated to showcasing the contributions of the Polish people to Canada. Just in time for Canada's 150th anniversary, the University of Windsor's Leti Library and the Polish-Canadian Business and Professional Association of Windsor have teamed up to showcase the Polish-Canadian commemorative exhibit, A Canada 150 Tribute and Celebration. Speaker, despite having Polish roots myself through my husband's family, while visiting the exhibit, there was still much I learned about the extent of the contributions by Polish people. Did you know that my community of Windsor had a recruitment centre for Polish people during World War II? Or that one of the first members of Canadian Parliament was of Polish descent, Alexandre Edward Kierzkowski? Some members may remember the exhibit dedicated to Mr. Kierzkowski that was on display at Queen's Park last year. The Polish-Canadian commemorative exhibit features 8 displays presented in 3 categories, including the contribution of Poles to Canada, why Poles are grateful to Canada, and the contribution of Poles to the world. I would like to thank the Polish-Canadian Business and Professional Association of Windsor, and in particular its president, Jerry Baricki, along with the University of Windsor for making this possible.